Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. Mamy dzisiaj 1 sierpnia, czyli rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Jest to 75. rocznica powstania. Na temat powstania bardzo wiele rzeczy, drodzy Państwo, powiedziano. Nakręcono wiele filmów. Spór historyczny dotyczy, czy było potrzebne powstanie, czy powstanie, drodzy Państwo, nie było potrzebne. Tutaj w kwestii powstania mamy dwie sprawy. To znaczy, pierwszą sprawą jest bohaterstwo uczestników tego powstania i ludności cywilnej, którego nie należy, drodzy Państwo, łączyć albo też utożsamiać z celami militarnymi i politycznymi powstania. Dlatego, że niektórzy popełniają ten błąd, że kiedy się mówi o błędnych celach politycznych i militarnych powstania, jest to po prostu utożsamiane z obrazą bohaterstwa uczestników tego powstania i prowadzi do błędnego po prostu stawiania znaku równości między tymi dwoma sprawami. Otóż sprawa bohaterstwa uczestników jest niewątpliwa, więc nie będę, drodzy Państwo, tego rozwijał. Natomiast jeżeli idzie o cele powstania, to proszę zwrócić uwagę, że kiedy armia sowiecka wyzwalała terytoria dzisiejszej Białorusi, Ukrainy, a w tamtym czasie okupowanej Polski, czyli tak zwane Kresy Wschodnie, doszło do wyzwolenia dwóch miast na Kresach przez Wojsko Polskie, Lwowa samodzielnie, natomiast Wilna we współpracy z armią, drodzy Państwo, czerwoną. Po wyzwoleniu tych dwóch miast oddziały partyzanckie Armii Krajowej i jednostek współpracujących z Armią Krajową Narodowych Sił Zbrojnych, Siły Bezpieczeństwa, czyli NKWD, aresztowywało i, drodzy Państwo, tych żołnierzy deportowano do Związku Radzieckiego na Syberię albo rozstrzeliwano. Czyli te dwa powstania w Wilnie i w Lwowie zakończyły się zwycięstwem nad Niemcami, ale klęską celów powstania, dlatego że z kolei sojusznik, z którym wyzwalaliśmy te miasta, rozbroił i tych żołnierzy, drodzy Państwo, skazał na śmierć. I to samo mogło stać się w Warszawie. Władze polskie i dowództwo Armii Krajowej doskonale o tym wiedziało. Ale dowództwo Armii Krajowej nie działało samodzielnie. One działało, drodzy Państwo, na rozkaz z Londynu, na rozkaz służb specjalnych Wielkiej Brytanii. Było powołane kierownictwo służb specjalnych, to się wtedy nazywało, drodzy Państwo, SOE. Special Operation Executive. Kierownictwo operacji specjalnych. I to była ta organizacja, która w całej Europie, kierowana z Londynu, zajmowała się zaopatrywaniem oddziałów partyzanckich w broń, amunicję i wydawanie im rozkazów. I służby specjalne Wielkiej Brytanii doskonale wiedziały, że Armia Krajowa nie ma tyle broni w Warszawie i amunicji, żeby samodzielnie przejąć miasto. I to służby specjalne Wielkiej Brytanii doprowadziły do tego, żeby to powstanie wybuchło. Po to, żeby zakończyło się przegraną i
nie było tutaj na miejscu w kraju zgrupowań na tyle silnych partyzanckich, które by stanowiły problem dla armii sowieckiej do opanowania po prostu Polski, drodzy Państwo, ponieważ już było po konferencji w Jałcie i Teheranie, które przyznawały Europę Wschodnią w strefę wpływu Związku Radzieckiego. Czyli Zachód się wycofywał z poparcia dla stronnictw politycznych i rządów, które tutaj chciały, drodzy Państwo, rządzić. Tym samym wycofywał się dla poparcia Armii Krajowej. I żeby nie toczyły się tutaj jakieś walki partyzanckie po lasach z Armią Czerwoną, drodzy Państwo, trzeba było zmusić wojska Armii Krajowej do popełnienia zbiorowego samobójstwa, wywołując właśnie to powstanie. I tutaj mamy nazwisko Józefa Ratingera, który podawany jest w wielu źródłach za założyciela klubu Bilderberg. Jest to sławna, drodzy Państwo, grupa na całą Europę i na cały świat, która w różnych hotelach, w różnych miejscach w Europie obraduje, ale nazwa pochodzi od pierwszego hotelu, w którym odbyły się obrady tej grupy biznesmenów i bankowców, w której brał właśnie udział Józef Ratinger. I jeżeli spojrzymy w biografię tego pana, to mamy tutaj, drodzy Państwo, bardzo ciekawe rzeczy, które wyglądają tak, że w 1944 roku na spadochronie w lipcu skakał z walizką dolarów pod Warszawą jako wysłannik rządu londyńskiego do władz Armii Krajowej, właśnie w tym celu wysłany z Wielkiej Brytanii z tymi właśnie pieniędzmi, żeby to powstanie wywołać. Józef Ratinger. Ale jeżeli przypatrzymy się jego biografii jeszcze dalej, to my widzimy bardzo ciekawe rzeczy, że ten człowiek, drodzy Państwo, był wysłany w czasie rewolucji w Meksyku przez City London Corporation do Meksyku, żeby być w czasie tej rewolucji doradcą prezydenta Meksyku, który, drodzy Państwo, walczył z Pancho Villą, z Zapatą, a później było przeciwko niemu powstanie, które znacie z filmu Cristeros. Chodziło o sekularyzację dóbr kościelnych, czyli konfiskatę majątków kościoła katolickiego w Meksyku i kontrolę nad złożami surowców przez firmy ze Stanów Zjednoczonych. Co robił Józef Ratinger w Meksyku? Otóż, żeby prowadzić wojnę, trzeba kupować broń, amunicję, armaty, wyposażyć żołnierzy. Był po prostu łącznikiem między bankami City London Corporation, czyli Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, działających razem i zrzeszonych w City, a rządem Meksyku, który, drodzy Państwo, walczył z Pancho Villą i Zapatą, a później tłumił powstanie Cristeros. Ten sam pan, Józef Ratinger, jak widzicie, ma bardzo bogatą, drodzy Państwo, biografię. A ta organizacja, czyli City, która go tam wysłała, w tym mniej więcej samym czasie, 1917 rok, robiła rewolucję w Rosji, obalając cara, ustanawiając reżim komunistyczny, bo stamtąd pochodziły pieniądze na wywołanie rewolucji październikowej. No i później tam, czyli do City, popłynęło złoto z Rosji carskiej, wysłane później i skonfiskowane przez Włodzimierza Lenina, który był, tak, był agentem City. Lenin
jeżeli zobaczymy też w jego biografię, drukował, drodzy Państwo, różne czasopisma robotnicze. Mieszkał w najdroższym kraju w tym czasie w Europie, w Szwajcarii, przed 1910 rokiem i za to płaciło City, żeby tą całą działalność komunistyczną, socjalistyczną robić, żeby robić, drodzy Państwo, zamachy bombowe na terenie Imperium Rosyjskiego przez tak zwane ruchy robotnicze, płaciło City. I, drodzy Państwo, kółko się zamyka. Proszę zwrócić uwagę, że nasz minister spraw zagranicznych, były Radosław Sikorski, dzisiaj, obecnie jest kim? Jest szefem komitetu sterującego klubu Bilderberg, czyli tego samego, za którego założyciela mylnie uważa się Józefa Ratingera, bo on, drodzy Państwo, tylko parzył tam kawę i podawał ciasteczka. Natomiast głównym prowodyrem, który to prowadził, był Bernard Lippe Darmstadt, czyli jeden z niemieckich książąt, który później ożenił się z księżniczką holenderską i został królem Holandii. Czyli wolnomularstwo, masoneria, znak równości, to jest służby specjalne City London Corporation, Corona Temple lub inaczej kwadratowa mila na terenie Londynu, Square Mile. I dzisiaj te same banki zrzeszone w City London Corporation, banki angielskie, amerykańskie, korporacji Rothschilda, która tym wszystkim trzęsie, mają tutaj swoich agentów. Jak popatrzycie początki kariery Radosława Sikorskiego w Polsce, to zapisał się do PiSu, a kiedy pokłócił się z Jarosławem Kaczyńskim, poszedł do Platformy Obywatelskiej. Po prostu oni sobie nie przypadli do gustu charakterem. Ale uwaga, to wcale nie znaczy, że Jarosław Kaczyński i Lech Kaczyński, drodzy Państwo, nie są podporządkowani dla City. Braci Kaczyńskich do komitetu, to się wtedy nazywało Komitet Obrony Praw Człowieka i Obywatela, wrzucił Jan Józef Lipski w czasach głębokiego PRL-u w latach 70., w którym tym komitecie był, drodzy Państwo, Macierewicz, był Michnik, Kuroń, ta tak zwana żydokomuna, a Jan Józef Lipski był szefem loży masońskiej Kopernik w PRL-u działającej nielegalnie, czyli był przedstawicielem służb specjalnych City London Corporation. Czyli u nas rządzi City. Proszę zwrócić uwagę, że facet z partii wrogiej dla PiSu, tak, Jarosław Gowin, został mianowany przez Jarosława Kaczyńskiego ministrem do spraw edukacji. Natomiast agentów City, czyli masonów, znajdujemy w historii Polski przed upadkiem Rzeczypospolitej. Rok 1773, Komisja Edukacji Narodowej. I znowu mamy agenta City, pana Diponta, który objeżdża Europę i we wszystkich krajach Europy, w których jest, tworzy Ministerstwo Edukacji Narodowej, czyli ma być jedna szkoła na cały kraj. I dzisiaj tą jedną szkołę na cały kraj tworzy drugi agent City, Jarosław Gowin z partii podporządkowanej City Platformy Obywatelskiej. No bo wyborcy nie dali dla Radosława Sikorskiego upoważnienia, żeby był, drodzy Państwo, szefem komitetu sterującego w klubie Bilderberg. A o klubie Bilderberg możecie sobie poczytać różne rzeczy, ale prawda jest taka, że to jest organ wykonawczy, filia City London Corporation, Corona Temple, po to, żeby ustanawiać w poszczególnych krajach w Europie po prostu rządy. A przypominam, Józef Ratinger też, drodzy Państwo,
był w tym klubie, a wcześniej jeszcze uczestniczył jako doradca w rewolucji meksykańskiej. Z nominacji City London Corporation, bo tak jak Wam wyjaśniłem, każda wojna domowa, każda wojna wymaga pieniędzy i rozrachunków finansowych. I City miało w tym swoje interesy. Czyli Powstanie Warszawskie zostało zrobione po to, żeby zakończyło się klęską i wtedy rządy zachodnie, Wielka Brytania z Churchillem i USA z Rooseveltem, nie miałyby, drodzy Państwo, potrzeby wstawiać się za rządem londyńskim, który chciałby oczywiście po zakończeniu wojny wrócić tutaj do Polski i urzędować. W tym celu, przypominam też, służby specjalne Wielkiej Brytanii zorganizowały w lipcu 1943 roku zamach na generała Sikorskiego, który zakończył się katastrofą w Gibraltarze i śmiercią generała Sikorskiego. Generał Sikorski, jak widać, nie był agentem City, dlatego musiał zginąć. Natomiast następny prezydent, Zalewski, już był agentem City i mamy w jego życiorysie, biografii notkę, że był wolnomularzem, czyli masonem. To jest to samo. I drodzy Państwo, jak widzicie, City, czyli Wielka Brytania, siedzi na nas od czasów przedwojennych. Proszę zwrócić uwagę, że z tym samym Leninem, który pracował dla City, pracował Józef Piłsudski. Później mamy 25 rok, zamach Józefa Piłsudskiego. A jak się przypatrzymy bliżej, co ten pan robi po udanym zamachu i przejęciu władzy, czyli sprzedaje bank drukujący złotówki, Narodowy Bank Polski, dla korporacji Rothschild. Korporacja Rothschild, znak równości City London Corporation, znak równości grupa kapitałowa niemieckich książąt, drodzy Państwo, ze Związku Reńskiego, utworzonego w 1806 roku, kiedy w 1804 roku Napoleon rozwiązał, drodzy Państwo, Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Tak więc Piłsudski zrobił prywatyzację kopalń na Śląsku, hut na Śląsku, banku drukującego pieniądze na korzyść Niemców, na korzyść City. A dlatego samego City pracował jeszcze przed uzyskaniem przez Polskę niepodległości, walcząc z rządem carskim za pieniądze Wielkiej Brytanii. I to nie był koniec tej historii, dlatego że 1939 rok, drodzy Państwo, zakończył się klęską Armii Polskiej w kampanii wrześniowej i tutaj mamy 77 tysięcy zabitych po stronie polskiej, po stronie niemieckiej 14 tysięcy zabitych. Jak to wygląda, drodzy Państwo, do strat z Powstania Warszawskiego, gdzie mówi się o 1,5 tysiąca, 2 tysiące zabitych Niemców, do 10 tysięcy zabitych Niemców, tak? Są takie widełka. I 10 tysiącach zabitych powstańców i 150 do 200 tysięcy zabitych cywili, którzy zginęli, będąc rozstrzeliwani przez niemieckich żołnierzy. Czyli, drodzy Państwo, we wrześniu 1939 roku polska armia nie była ani dowodzona, ani kierowana, dlatego że wyższe dowództwo zdezerterowało. Dowódca armii, czyli marszałek Rydz Śmigły, opuścił Warszawę i udał się do Rumunii. Józef Unruh, czyli
dowódca obrony Wybrzeża opuścił stanowisko dowodzenia w Gdyni i uciekł na Hel. Hel, drodzy Państwo, nigdy w czasie kampanii wrześniowej nie był atakowany. Po prostu poddał się, kiedy ta cała kampania wrześniowa zakończyła się w całej Polsce. Generał Tadeusz Kutrzeba, który miał rozkaz rozpoczęcia natarcia w przypadku ataku Niemiec na Polskę, nie wykonał tego rozkazu, dlatego że przy nim był doradca armii brytyjskiej, pułkownik Dallas. I to pułkownik Dallas, drodzy Państwo, można się łatwo domyślić, decydował o tym, żeby armia polska nie poszła do przodu, a miało to by znaczenie kluczowe. Później mamy armię Łódź, czyli Juliusz Rommel, który, drodzy Państwo, też opuszcza stanowisko dowodzenia i udaje się do Warszawy, gdzie mianują go za to, że opuścił stanowisko dowodzenia armii Łódź dowódcą obrony Warszawy. Żeby nie generał Toma, który po opuszczeniu przez Rommla, drodzy Państwo, stanowiska dowodzenia nie zatrzymywał niemieckich kolumn swoim dobrym dowodzeniem, gdzie w jednej z bitw pod Mokrą roztrzaskał 150 niemieckich czołgów, Warszawa szybciej została zdobyta i kapitulowała. Dowódca armii Karpaty, generał Kazimierz Fabrycy, też opuszcza stanowisko dowodzenia. 1-2 wrzesień, drodzy Państwo, i ucieka. Armia Pomorze i armia Prusy. Generałowie Władysław Bortnowski i Dąb Biernacki, tak? Te dwie armie, które od północy, drodzy Państwo, miały zamykać dla Wehrmachtu drogę, też, drodzy Państwo, nie są dowodzone, ponieważ dowódcy po prostu dezerterują. Taka jest niestety prawda. I już w tej chwili polscy historycy zgadzają się w tym, że w 1939 roku Armia Polska była, drodzy Państwo, niedowodzona i niekierowana, co było przyczyną klęski wrześniowej. Jeżeli ktoś się interesował bitwami partyzanckimi, to rozegrana w lipcu 1944 roku bitwa partyzancka na Lubelszczyźnie w Lasach Janowskich i Lipskich, drodzy Państwo, na 2000 partyzantów Niemcy w operacji Strumwit 1, Strumwit 2 musieli rzucić 60 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu. 60 tysięcy żołnierzy na 2000 partyzantów. I tutaj mamy obliczenia ze szkół wojskowych, że ci, którzy się bronią, mogą być, drodzy Państwo, liczebnie słabsi w stosunku do tych, którzy atakują. Armia Polska w 1939 roku, licząca 1 100 000, 1 200 000, była w stosunku do armii niemieckiej 1 600 000, 1 800 000, można powiedzieć 1 do 1,5, praktycznie równa. Niemcy według przeliczeń z szkół wojskowych musieliby mieć siły trzykrotnie większe i ponieśliby trzykrotnie większe straty. Czyli, drodzy Państwo, nie byli w stanie pokonać Polski. Proszę zwrócić uwagę, że jak to się stało, że wojsko, które atakuje, ponosi mniejsze straty od wojska, które się broni, tak? Czyli brak dowodzenia spowodował chaos w 1939 roku i spowodował większe straty po stronie polskiej. Proszę zwrócić uwagę, że na Westerplatte 150 polskich żołnierzy, którzy się bronili, zginęło tylko 17. Natomiast zginęło około 400 Niemców, którzy ich atakowali. Czyli tutaj mamy
zgodność z wyliczeniami szkół wojskowych, a w kampanii wrześniowej nie mamy. I teraz 31 sierpnia, przed 1 wrześniem, wszystkie polskie statki wojskowe opuszczają wybrzeże, drodzy Państwo, polskie i udają się do Wielkiej Brytanii. Skąd oni wiedzieli, że wybuchnie wojna? Otóż, jeżeli połączymy fakt, że City London Corporation i ta właśnie ma swoje służby specjalne, które nazywamy masonerią, jeżeli to połączymy z tym, że Piłsudski był masonem, Piłsudski werbował do masonerii już w roku 1920 członków, jak zapoznacie się z jego biografią, z jego życiorysem, no to po prostu zrozumiecie, że 20 lat później kampania wrześniowa i brak dowodzenia w tej kampanii był zrobiony po to, żeby, drodzy Państwo, Niemcy zajęli Polskę bez walki, żeby drogi, mosty były niezniszczone. Chodziło o to, żeby to wszystko, cała infrastruktura była niezniszczona, kiedy Niemcy zaatakują Rosję po prostu. To, że ta teza jest, drodzy Państwo, prawdziwa, świadczy o tym, że centralny okręg przemysłowy, czyli budowa fabryk, broni, hut, przetwórni stali na terenie, drodzy Państwo, centralnej Polski, była przed wojną robiona za pieniądze niemieckie. Czyli Niemcy sfinansowali w Polsce budowę przemysłu ciężkiego, mającego służyć do produkcji broni. Po co? Żeby wzmocnić obronę, drodzy Państwo, Polski w czasie ataku w 1939 roku. Otóż oni chcieli po prostu przesunąć zaplecze przemysłowe o te 1000 km z zagłębia Rury do centralnej Polski, żeby mieć bliżej te zagłębie, kiedy zaatakują Rosję, co stało się w 1941 roku. I pomocne w tych wszystkich działaniach było właśnie City London Corporation, które przez swoich agentów masonów, drodzy Państwo, spowodowało dezercję w 1939 polskiej armii, co było widoczne, że nie było właśnie tej koordynacji. Dowódca nie miał łączności ze sztabem, sztabu nie było. Poszczególne jednostki nie wiedziały, co się znajduje na flankach. I to było przyczyną po prostu załamania się całego frontu i później stosunku strat, że strona, która atakowała, poniosła straty minimalne, a strona, która się broniła, strona polska, poniosła straty duże. I później widzimy działanie w Powstaniu Warszawskim, gdzie znowu wywołanie tego powstania, i to jest najważniejsze, zostało dokonane za pomocą naszych sojuszników z Wielkiej Brytanii, która, uwaga, jest rządzona przez niemiecką dynastię Sachsen-Coburg-Gotha, rodzina Windsor. To jest niemiecka dynastia. Jeden z książąt niemieckich z tej rodziny Windsor w czasie II wojny światowej nawet został, drodzy Państwo, odstawiony od książę Edward, od możliwości kandydowania na teki różnych ministrów i kandydowania po prostu pretendencji do następstwa tronu, dlatego że wyraźnie popierał Adolfa Hitlera. Nawet wtedy, kiedy już spadały bomby na Londyn. Mamy też rok 1940 i lot, drodzy Państwo, Rudolfa Hessa, czyli szefa NSDAP, i zastępcy Hitlera w tamtym okresie czasu, ponieważ kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, Hitler zrezygnował z bycia
szefem NSDAP i szefem NSDAP został Rudolf Hess, natomiast stał się kanclerzem Rzeszy, czyli wodzem, szefem NSDAP, Wehrmachtu, Kriegsmarine, Luftwaffe, całego państwa niemieckiego. I co robi, drodzy Państwo, zastępca Hitlera, szef NSDAP, Rudolf Hess? On samotnie nad Morzem Północnym leci do Wielkiej Brytanii i tam skacze w Szkocji na spadochronie, żeby spotkać się z księciem Hamiltonem. Też, uwaga, Niemcem, który pochodzi z niemieckich dynastii panujących na terenie Wielkiej Brytanii. Czyli Niemcy za pomocą, drodzy Państwo, swoich dynastii panujących w Wielkiej Brytanii otworzyli Hitlerowi drogę do władzy, finansując NSDAP przez swoje firmy na terenie Stanów Zjednoczonych. Później umożliwiły mu podbój Europy praktycznie bez strat, dezercja dowództwa polskiego. Wehrmacht bez strat zajmuje Polskę, dlatego że strata 14 czy 15 tysięcy żołnierzy zabitych, tak, w kampanii wrześniowej, to nie są, drodzy Państwo, żadne straty. Wehrmacht wkracza do Polski, wiedząc, że nie zostanie zaatakowany od tyłu. Granica zachodnia jest niebroniona. Wszystkie siły niemieckie są na wschodzie. To Wielka Brytania, to City London Corporation, drodzy Państwo, zrobiło wszystko, żeby połączony sztab angielsko-francuski nie wydał rozkazu zaatakowania Niemców od tyłu przez linię Maginota, przez Belgię, przez Holandię. A wiedzieli doskonale, że taki atak jest, drodzy Państwo, zakończy się sukcesem przy minimalnych stratach, dlatego że po tamtej stronie Niemcy nie mają po prostu wystarczających sił zbrojnych. Czyli City London Corporation, niemieckie dynastie, które kontrolują City, doskonale zdawały sobie sprawę z tego, że ułatwiają, oczywiście po cichu, Hitlerowi drogę do władzy. Zarówno Hitler, zarówno Mussolini, a także Związek Radziecki przez różnego rodzaju kredyty, pożyczki był sponsorowany przez banki, jeżeli mówimy o Stanach Zjednoczonych, to jest znak równości z City London Corporation, dlatego że udziały, akcje tych banków są, drodzy Państwo, pod kontrolą City London Corporation. I kółko się zamyka. Od Józefa Rettingera, agenta City London Corporation, który doradzał prezydentowi Meksyku w czasie rewolucji meksykańskiej w walce z Pancho Villą, z Zapatą, w tłumieniu powstania Cristeros, czyli naszego Józefa Rettingera, który później, drodzy Państwo, w 1944 roku skacze na spadochronie pod Warszawą w okupowanej Polsce, żeby za pomocą pieniędzy, które wiezie z Londynu, wyrobić poparcie i to powstanie w Polsce jako przedstawiciel, emisariusz rządu londyńskiego wywołać i wywołuje. Później zakłada klub Bilderberg, będąc tym samym agentem City London Corporation. I mamy dalszy ciąg, obalenie komunizmu w Polsce na rozkaz i rączki City London Corporation. Potem banki City robią to, co robią, czyli wprowadzają podatek VAT, zadłużają Polskę, żebyście po prostu płacili tam pieniądze. Nie myślcie sobie, że wyście wstąpili do Unii Europejskiej po to, żeby wam się żyło dobrze, tak? Tylko po to, żeby kraj, drodzy Państwo, był wyzyskiwany gospodarczo. I oni to zrobili, bo pozamykali przemysł w Polsce, czyli te państwowe fabryki, co wywołało masowe bezrobocie i jazdę za pracą do Anglii, do Niemiec, drodzy Państwo, Szwecji. Już dalej nie będę wymieniał tych krajów. I mamy Radosława Sikorskiego, który też przybywa do nas z Wielkiej Brytanii.
Od razu dostaje wybitne stanowisko posła w PiS-ie, ministra obrony narodowej, potem od PO, tak? Potem ministra spraw zagranicznych, też od PO. To są ludzie z City London Corporation. Od Józefa Ratingera, masona i agenta, do, drodzy Państwo, Radosława Sikorskiego, też agenta City London Corporation. Kółko się zamyka. Czyli nasze powstania, a to jest już temat na szerszy wykład, robi City London Corporation, który jest eksterytorialnym państwem pod opieką, kuratelą Wielkiej Brytanii, na czele którego i zyski, z którego czerpią, drodzy Państwo, koronowane głowy Europy oraz rodziny arystokratyczne Europy. Ponieważ zarówno dynastie panujące w Hiszpanii, panujące w Holandii, Belgii, Danii, Szwecji, Norwegia też jest królestwem i Wielkiej Brytanii, to są niemieckie rodziny, drodzy Państwo, książęce z dawnego Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego. Plus te rodziny tych książąt, które są właścicielami korporacji bankowo-produkcyjnych, bankowo-handlowych, które są zarejestrowane jako firmy, spółki City London Corporation, który po prostu jest takim eksterytorialnym rajem podatkowym dla dużego kapitału pod kontrolą arystokracji oraz kooperujących z nimi korporacji, które w dużej mierze są pod kontrolą właśnie tych rodzin mających pieniądze, dlatego że przez setki lat panowały w Europie i zbierały podatki. I nadal zbierają podatki w Europie i na całym świecie przez system zadłużania państw i kontrolę banków drukujących pieniądze w poszczególnych krajach. Mam tu na myśli słynny Fed i inne banki centralne na świecie. Od opanowania banku drukującego dolary w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się nowa era bankowości. To znaczy, że dolar przestał być walutą wymienialną na złoto, srebro, stał się pieniądzem fiducjarnym, czyli pieniądzem opartym na zaufaniu i podatnym na inflację. Kiedy pieniądzem było złoto lub srebro, w historii ludzkości coś takiego jak inflacja nie istniało. I to, drodzy Państwo, będzie wszystko na temat powstania warszawskiego, które było wywołane na zlecenie naszych sojuszników z Wielkiej Brytanii.